Słuchajcie, zapraszam wszystkich do sklepu, nim zaczniemy nasz odcinek, do sklepu z koszulkami, gadżetami, kubkami, poduszkami, torebkami, link pod spodem. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, będę robił gulasz, bo Sreja wyjechała, ale robię z tego, co mam w domu, a nie mam zbyt wiele. Nie mam cebuli, papryki, mam marchewkę, nie mam ziemniaków, to jedyne takie będzie, że tak powiem, jak to się mówi, z ziemi, bulwa. Mam czosnek tutaj. Mam pomidory i mam wołowinę. Mam też trochę boczku, na którym tą wołowinę później zrobię. Wpierw wytopię boczek. I z kaszą gryczaną. Tak więc wpierw wytopimy trochę boczku. Słuchajcie, w międzyczasie dwie kasze nie gryczane. Zadecydowałem, kasza pęczak będzie dobra. Teraz na rozgrzaną patelnię boczek. Przepraszam, bo w jednym ręku trzymam kamerę. Powinienem to zrobić inaczej. Zaraz sobie to poprawię. Kasza się robi, boczek się wytapia. Ja zajmę się krojeniem wołowiny. Robi wrażenie, soczyste kawałki. Trochę tłustych części też się przyda. No i oczywiście nie obędzie się, żeby podopieczni podwieczorka nie zjedli przy okazji, co? Tam się nam wytapia. Jemy w taką większą kostkę, takie płaskie. Masz, Lejla, chodź. Masz. Stefciu, też dostaniesz takiego, nawet większego ci dam. Kawała gdzieś. Pan ma, to pan da. Proszę. Kasza chodzi, ale wołowina powinna robić się pod pokrywką. A nie mogę znaleźć pokrywki do tej patelni, więc użyłem takiej pokrywki. To nie ma znaczenia. Przyprawę, jakiej dodam, jest świeżo zmielony pieprz z kompotu. Nic więcej dodawać nie będę. Troszkę soli. A pieprzu to ja lubię dużo oczywiście. No i dobra, ja idę na komputer teraz, a to zostawiamy na później. Później jeszcze zielony szczypiorek, to na górę to już w ogóle nie będzie duszony, to lekko później przyduszę z tym wszystkim. I ogóreczek nasz kiszony, ale to mówię później, nie? Idę na komp posiedzieć. Dobra, teraz dokładamy marchewkę i czosnek. Nie mam cebuli, nie mam papryki. W ostatniej fazie dodam pomidor. I wszedł pomidor. Niestety nie mam nic zielonego. Tak jak mówię, mam ogórek. Jeszcze pieprzu dosypałem, jak widzicie. Dużo. Mam ogórek kiszony, ale to na sam koniec. Albo w ogóle do ręki. Co? Stefan. O, Laki też jest od razu. Przybiegł. O, jest maniura. Jest i Laki od razu przyszedł przy okazji. Czekaj. Witam. Nagrywam. Do vloga, wiesz? Do vloga sobie od razu nagrywam. No, Stefciu i ten Laki. Laki, chodź. Ej, chodź. Mało Mańka nie. Widzisz, ja mam teraz 3. No. Znaczy sąsiadów to jest. Co tam masz? Ja sobie wziąłem ten. Już nie kupowałem, nic więcej. No. Dobra. Dobrze, dobrze. Nie, bo ja whisky to z reguły nie mam, bo ja nie piję w ogóle whisky. No chyba, że mam, że ktoś mi da, no to jest, nie? Wtedy. Poczekaj. Zaraz ci dam ten. Jest i Maniek. Maniek, cały czas jesteśmy na live'ie, ja nagrywam. Tak, poczekaj, ja ci już dam okno, żebyś wiedział na bieżąco nas. Dobry wieczór, witam wszystkich. Maniek prowadzi live'a, ja sobie idę zrobić gulasz do końca. Mój. O, dobry gulasz. Tak to finalnie wygląda. Zaraz sobie dołożę ogórka. Tak, wiem, powiecie, to nie jest żaden gulasz. Oczywiście, ale jest to wołowina duszona z pomidorami, z czosnkiem. Coś tam jeszcze chyba wrzuciłem. O, marchewką i kaszą naszą pęczak. A finalnie prezentuje się to tak. Więc sobie zjem. Słuchajcie, ja sobie drugą porcję zrobiłem. Także mam, bo lubię zjeść.
live już zakończone, ja mam kolejnego ogolonego na swoim koncie. Za dwa dni odrosną włosy, no. I tyle. Kolejna owca ogolona, czekamy na następną. Dobra, słuchajcie, Maniek pojechał, ja sobie smoczę owoc i idę spać. Witam w odcinku kolejnym. Słuchajcie, planowałem, że coś pojadę, nagram w teren, ale niestety tak leje, że nic nie nagram znowu. Chyba, że kogoś ciekawi deszcz. Także kolejny dzień, że nigdzie się nie chce jechać. Zobaczcie na basen, jaki poziom wody jest równy z brzegiem. Na razie się kawy napiję. Trochę przestało padać, więc skorzystam z tej okazji i chyba pojadę do restauracji. Po drodze jeszcze coś ponagrywam, no bo taki był plan. Słuchajcie, ja tak czy inaczej muszę jechać. Przecież dzisiaj jest ostatni dzień miesiąca, trzeba dziewczynom wypłaty zrobić. Tak więc jadę do restauracji. Leila jak zobaczyła, że wychodzę, plecak, wszystko, stanęła sobie na moim motorku i stoi, nie? Ja mówię, i tak nie jedziesz. Zrozumiała to chyba po dwóch, trzech minutach stania na motorku, no bo nie mogę tak zawsze jej tam zabierać, także przepraszam, teraz zostanie psy same tutaj, chata zamknięta, światła pozapalane, jadę w trasę. Słuchajcie, niewygodnie się jedzie. Znaczy niewygodnie. Mokro, ślisko. Ja jeszcze do tego wziąłem inny motorek niż zawsze. Wieczorową porą. Pojedziemy tutaj w prawo jeszcze. Muszę sobie gotówkę dopłacić, bo jak tą ziemię kupiłem, chodzi o to, że chcę dziewczynom płacić w keszu. Chcę dziewczynom płacić, nie w keszu, przepraszam, tylko żeby był ślad, nie? Że im to płaciłem. Dobrze. Jedziemy do restauracji. Dzień wypłaty. Nie dla nas. Dla nas dzień zapłaty. Trzeba trochę nowe zasady wprowadzić. Wcześniej to Marcin mówił, ja byłem trochę przeciwny, ale teraz z perspektywy czasu uważam, że miał rację. Chodzi o to, żeby dziewczyny miały wolne razem i zamykać raz w tygodniu knajpę. Żeby nie było tak, że jest jedna tylko, bo później jak my nie pojedziemy, to praktycznie nic się nie dzieje. A jeżeli one mają 4 dni, to razy 2 to jest 8 dni. To jest tak jakby 8 dni, niby jest otwarte, a to de facto nie ma komu robić. Tutaj Khmer Pub Street dopiero zaczynają, ale już światła rozświetlone, już jest no ta pora wieczór. Dobrze, że podjeżdżam, bo już czuję, że zaraz będzie lało, już takie duże krople spadają na mnie. Kurde, ale to przylane jest. Zobaczymy jak w środku. To będzie teraz próba. Hello. Okay.
Yeah, I check the water not come. No, no, good. Good? Yeah. No water. Really? Yeah, it's okay. It's safe. And it was so heavy then. Okay, but anyway, you should go to the shop selling the plants. To the shop. Yeah. And ask about the bag. Ah. With sand. Sand bag. I understand. Yeah? Yeah. Żeby tutaj. Okay? Słucha. Sorry. Tomorrow, yeah, tomorrow, tomorrow, tomorrow. I will do, yeah. And today salary, I can pay money. Ah, Martin pay us our basic salary. Already? Yeah, but you also put for extra for our monthly food. Yeah, sure, yeah. Okay. So, Martin didn't tell me, okay. Yeah, he forgot me. Today? He did. Send the basic salary. Okay, yeah, okay, okay. Not included the. Dobra, the okay, food. Okay. Dobra, jestem w knajpie. Właśnie pogadałem z Marcinem, bo Marcin się okazało, że zapłacił, ale zapłacił im podstawy. Podstawy mają po 250. Do tego jeszcze nie wiem, po ile tam wychodzi na jedzenie. Wychodzi jakoś tam 35 czy coś takiego. I jeszcze szalicie muszę za live'a odpalić. I musimy te dni wolne z nimi przegadać, że od przyszłego miesiąca, no bo tak jak mówię, jeżeli one biorą, cztery są dziewczyny i jedna weźmie 4 dni wolne i druga 4 dni wolne w różne dni, to praktycznie jest jedna osoba, jeżeli nas nie ma. I wtedy knajpa i tak czy inaczej nie funkcjonuje z jedną osobą, bo nawet po pierwsze fizycznie jest to ciężkie do wykonania, po drugie na przykład Szalita nie potrafi gotować, nie wie gdzie co leży, w tym sensie naszych dań, tak? Nie wie, procedura pizzy nie zrobi i tak dalej. A znowuż Rost nie zrobi tak na barze, jak trzeba, nie poda i tak dalej. Ma gorszy angielski i tak dalej, nie? Także sytuacja jest taka, że musimy po prostu mieć jeden dzień zamknięty w tygodniu i one będą miały wolne. Proponuję wtorek, nie poniedziałek, tylko wtorek. A jak będą chciały, bo nie wiem, wesele w domu, urodziny czyjeś, no to wtedy po prostu policzymy, ile dzień kosztuje. I to nie za często. I jak chce, to niech przemyśli sprawę i weźmie wolne, płatne. To rzadziej będą brały, tak? To nie będzie tak, o dobra, to dawaj, sobie wezmę, nie? Rozumiecie, o co chodzi. Także tak to musi zadziałać. Everything okay, but we need to change something. A Marcinowi coś się tam mówi z telefonem dzieje i brak koordynacji, nie mogliśmy się zgadzać i on też online zapłacił, żeby to nie było niezapłacone czasem na ostatni dzień. A ja nawet, nie, ja się mu nagrywałem właśnie, tylko nie odbierał wiadomości głosówek moich. A teraz się dzwoniliśmy, udało się i wszystko już załatwione. O, właśnie przeprowadziłem rozmowę reorganizacyjną. It's okay? Yeah, okay. No, okay. Sros, okay? Okej, okay. No to fajnie, cieszę się, że się dogadujemy. No do tego właśnie teraz przychodzi do mnie Stros i mówi, że potrzebuje dzień wolny. 19 tam jakiś, 19, 20, bo jest jakieś wesele. I to nie wypada właśnie na wtorki, czyli to nie wypada na dzień wolny restauracji, czyli ona, powiedzmy, obetniemy jej pensję. Nie chodzi, żeby jej zabrać pieniądze, bo damy jej na jakimś live'ie zarobić, jakąś premią, to wynagrodzimy i tak dalej, ale żeby był system, żeby ona się poczuwała do tego, żeby sobie nie brać od tak. Mówi, że jest wesele w rodzinie. Dobra. Tylko mówi mi to w biegu. Ja mówię, dobra, okej. Okay. Nie ma Marcina przy tym. Nikt tak naprawdę do końca nie wie, co jak. Czyli robimy spotkania zespołu dzień przed zamknięciem, tak na koniec, lub pierwszy dzień po otwarciu, po tym dniu wolnym. I będziemy zapisywać i wtedy w kalendarz ja sobie zapisuję, że ja te dwa dni biorę i będę tu na 100%, lub Marcin, lub może Strejler przyjedzie. I żeby Szalita nie była sama. Zapisujemy to w kalendarzu, mamy tam taki główny kalendarz, tam się te dni wolne wpisze, że będą z góry. I kto je zastąpi, tak? Kto ją zastąpi? Czy ja, czy Marcin, czy Strejle, czy wszyscy będziemy, nieważne. Także prowadziłem też zebrania. Bo w sumie sobie teraz tak myślę, że my zrobiliśmy wszystko, tylko do końca systemu nie dopięliśmy. Jakby już kropki na dinie postawiliśmy, żeby to działało tak, jak powinno działać, a przynajmniej ciut lepiej. Także stawiamy kropkę nad i. Trochę pozmieniały mi się plany, miałem robić Q&A, a faktycznie tam z dwa pytania były, które w komentarzach się odpowiedziało i tyle. Także bez Q&A z odcinkiem dzisiaj jednak. Inaczej niż miało być, ale coś jest. Słuchajcie, i no pora deszczowa, to niewygodnie gdzieś pojechać. Nie ma strajdy, chałupę trzeba zamykać i tak dalej. Dajcie kilka dni, polepsze content na pewno, nie?
Ross robi pizzę. No, pizza się robi. Rossetto Italiano wychodzi z... Wow, robi wrażenie. Nasza pizza. Nie ma tych boczków jeszcze, ale to się nauczy. Ja sobie biorę taki, bo ma dużo kiełby. Kurde, aha. Give me. You want plate? Yeah, yeah, yeah. Bo nie chcę tego rozwalić. Mhm. One plate. Mhm. Wow, wow. Nice. Yeah. Nice. Two. No, one. One for me. And... Ketchup? No, thank you. No, nothing. Nie ma Lejli i takie nam się tutaj zaplątują. Żebyś na grillu nie skończyła. Żabko. No już, uciekaj sobie. Where they are? Here. Grill? You can barbecue? Grill or fry, yeah. Where? You eat before? I do when I was small. And right now, they're so famous on Facebook. One girl who... One frog? Yeah, she cooked a bowl. How much? Frog. One? And they sell 1 kilogram is... 15,000 real. It's about... To może, maybe you'd catch and eat. Later on, if we can find the... No, there is one. No, really? The... There's a lot, if you see on the garden, a lot. Yeah, they come to eat the insect. Yeah. After raining, a lot of insects. Yeah. So that bullfrog like to eat those insects a lot. But you eat the frog, yeah? We eat, yeah. And... Dobra, you take the pizza for your baby. Yeah. This is for you. Thank you so much. Yeah. Nie ma problemu. Yeah. Nie mieliśmy wieczorem klientów, a trenować trzeba. Stros zrobiła pizzę, ja zjadłem slice'a, Stros zjadła slice'a, reszta sobie z szalita zabierze dla dzieciaków. I tyle. Jest Stros? Very good pizza. Really good. To ja już uciekam, nie przeszkadzam dziewczynom. Dobra, I go. Bye bye. See you. Yeah, you take care. Yeah. Wjeżdżamy do nas. Dobra, kroję im takiego steka na trzech. Mam nadzieję, że im to starczy. Jeszcze jajko wbiję. Najwyżej dokroję jeszcze.